Witajcie i po raz kolejny. Widzę, że seria nie tyle się spodobała, bo tych odsłon nie ma specjalnie dużo. No kto miał zostać, ten został. Komu nie odpowiadało, to odszedł. A część jest takich, którym nie odpowiada i nie odchodzą. Też dobrze z drugiego punktu widzenia. No i co? No i seria ma się dobrze, dlatego że dużo pytań zadajecie, a ja staram się, żebyście zrozumieli to dokładnie, tą moją propozycję i tą tezę, którą stawiam. Wiele lat nad nią pracowałem, więc wydaje mi się, że nie jest zamknięta rzecz. Cały czas jeszcze się uczę, cały czas jeszcze obserwuję i dochodzą nowe elementy. No, trzeba wspomnieć również, że zasługę mają tu również inni odkrywcy i starożytne przekazy i spostrzeżenia naukowców i cała masa ludzi nad tym pracowała, więc ja z szacunku dla ich pracy i tego, że nie muszę ja tego wykonywać, tylko oni za mnie to zrobili, no muszę to powiedzieć, a że wiedza jest dość rozległa, jak widzicie. A być może ja jestem taki rozwlakły, no to wymaga to paru powtórzeń i znowu będziemy do tego wracać. Czyli seria o naszej świadomości, jakkolwiek długo by nie trwała, cały czas jest podsycana w tej chwili odpowiedziami na wasze pytania, na wasze wątpliwości. I od razu przejdę do rzeczy. Jedna z wątpliwości brzmi w ten sposób. Czy Bóg mógł zrobić cokolwiek na zewnątrz? Czy mógł podzielić się tak, żeby stworzyć tego drugiego Boga, ale jakby zewnętrznego od siebie? No otóż według tej tezy, którą stawiam, nie. Ale czy mógł się podzielić? No musiał się podzielić. Aby to zrobić, żeby osiągnąć takie wrażenie, a właściwie protezę zewnętrznego Boga, musiał zrobić go wewnątrz. Czyli pierwszy stwórca musiał wydelegować z siebie odpowiednie algorytmy, umiejętności, wiedzę oczywiście, i narzędzia, które byśmy w tej chwili może i nazwali warunkami początkowymi w fizyce, czyli naszymi prawami fizyki, no wszystkim, co kieruje i jest niezaprzeczalne i człowiek nie może tego zmienić w środowisku, w którym obecnie żyjemy, czyli w tym wszechświecie, w tym świecie. Bo nie dla wszystkich wszechświat jest oczywisty, taki, jaki podaje nam tutaj oficjalna nauka. No bo on nie jest oczywisty, tak? Nikt tam z nas nie był. Natomiast te badania, no to są badania po prostu. Znowu można się tego czepiać, a można to przyjąć po prostu a priori i tyle. I będzie główkowanie, że tak powiem, zakończone. Więc wróćmy do tej protezy. Ponieważ ten pierwszy stworzyciel jest wszystkim, co jest, to poza nim nie ma niczego. To powtarzam po poprzednim nagraniu. Więc aby móc wytworzyć takie wrażenie, musiał dokonać tego wewnątrz siebie, żeby móc to obserwować, co wytworzył i co z tego będzie wynikało. Spróbuję wyjaśnić wam to na zasadzie zbiorów i podzbiorów. Wyobraźcie sobie pewien zbiór jakichś elementów. W matematyce będzie się to nazywać dziedziną. Czyli dziedzina, załóżmy, będzie obejmowała liczby naturalne, czyli bez ułamków. 1, 2, 3, 4, 5 i tak w nieskończoność. I będzie to jakaś dziedzina, w której będzie podzbiór tylko liczb rzeczywistych, ale parzystych, czyli 2, 4, 6, 8, 10 i tak dalej. Więc zbiór większy
będzie miał pojęcie, czyli porównujemy ten zbiór większy do tej pierwotnej świadomości, będzie miał pojęcie i możliwość obserwacji swojego podzbioru, ponieważ ten podzbiór jest jego częścią. Większy zbiór zawiera i liczby parzyste, i liczby nieparzyste. Natomiast postanowił, gdyby to w matematyce było możliwe, ale spróbujmy sobie to tak spersonifikować, postanowił wytworzyć w sobie taką poddziedzinę. Dziedzinę tylko liczb parzystych, załóżmy, lub nieparzystych, jak wolicie, bo to nie ma różnicy. I on może obserwować i wiedzieć o tym podzbiorze, natomiast ten podzbiór, ponieważ jego dziedziną są liczby nieparzyste, naturalne, nie będzie, czy też parzyste, nie będzie mógł obserwować ani nawet wiedzieć o tym, że istnieje coś większego i nie będzie miał pojęcia o tym, że istnieje druga dziedzina, większa. Większy zbiór rzeczywistości, który zawiera i parzyste, i nieparzyste. I te, które, o których on ma pojęcie, ale także te, o których pojęcia nie ma. Więc z punktu widzenia dużego zbioru liczb naturalnych, możliwa jest obserwacja podzbioru liczb naturalnych parzystych, natomiast odwrotnie już ta obserwacja jest niemożliwa. Myślę, że to wyjaśnia zagadnienie. To dlatego mamy taki problem ze zrozumieniem myśli Boga, jego zamysłu, jego rozwiązań na to życie. Mamy problem z tą polaryzacją dobro-zło. Ciemna strona mocy, jasna strona mocy. Różnie próbuje się ubrać w słowa tą polaryzację, ale ta polaryzacja, jak wcześniej tłumaczyłem kilka nagrań wstecz, jest po to, aby dokonała się pewna fluktuacja, żeby rozciągnąć możliwość tworzenia rzeczywistości i wytworzyć jak największą amplitudę, czyli i wzdłuż, i na lambdzie, i na długości fali, ale także i na natężeniu, na sile tej fali, żeby ona była jak najwyższa, jak największe były różnice między poszczególnymi stanami, bo tylko wtedy one są wyraźne, co nie znaczy, że te mniej wyraźne, subtelne nie są bez znaczenia. Wszystko, absolutnie wszystko ma znaczenie. I tu muszę zgodzić się z autorem kolejnego wpisu, który cytuje lub może bardziej interpretuje cytat Johna Vetto, że dusza tutaj jest po doznanie, a nie po poznanie. No to zależy, jak użyjemy tych słów. Na pewno po doznania, czyli na pewno po ten element, który mieści się i w amplitudzie, i w długości, i we wszelkich zjawiskach, które różnicują nasze życie, w tym także ciągi przyczynowo-skutkowe, a jak już na tym jesteśmy etapie rozważań, to również czasu, ponieważ bez czasu takie ciągi przyczynowo-skutkowe nie zaistnieją. Więc ja nie tyle się zgadzam, ile podpisuję się wszystkim, co mi wystaje z korpusu pod tym, że rzeczywiście no, nie ma sensu jakikolwiek akt poznawczy, skoro ona to wszystko wytworzyła z siebie, czy ten pierwszy stwórca, jeśli wolicie. Jeżeli to wszystko już było w zamyśle, no to, to nie mamy tutaj do czynienia z poznaniem pewnych faktów, wydarzeń, przedmiotów, podmiotów, przemieszczeń nawet na przestrzeni. Też nie. Tylko tego, co z tych interakcji między kolejnymi przedmiotami, podmiotami, związkami chemicznymi, relacjami, uczuciami, co z tego wynika. Czyli jaki efekt emocjonalny, jaki ładunek emocjonalny niesie dane wydarzenie. Albo jego brak, bo też może tak być, prawda?
Natomiast brak ładunku emocjonalnego nie oznacza braku przemieszczenia, bo to też jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Możemy się czegoś spodziewać, a to coś nie nadejdzie. I wtedy reakcja może być różna, łącznie z brakiem reakcji emocjonalnej, tak, zamknięciem na przykład. Więc pomijam fakt, że z Johnem Veto znamy się osobiście, nawet żeśmy wspólnie maczali ręce w zaprawach murarskich i spędziliśmy kilka miłych wieczorów razem i było super. I co do tego, jak wygląda ten świat, niewiele nasze spojrzenie się różni. Natomiast zrozumiałem ten zapis jako rodzaj zarzutu albo delikatnego zarzutu. Nie chcę nikogo urazić, ale to jest oczywiste w moich tłumaczeniach. W całej serii i w poprzednich, od początku w ogóle kanału WDW, mówię mniej więcej to samo, że nie jest istotą rzeczy, co się wydarza, tylko jaki wniosek z tego wynika. A wniosek dla nas jest emocjonalny. Widząc pewne pole wydarzeń, które są potencjalne i nie są w ruchu, nie można takiego wniosku wyciągnąć. Po prostu nie można. Musi być nadany temu bieg i musi być te różnicowanie stanów emocjonalnych, bo one jest najwyraźniej bardzo istotne. Inna komentująca lub komentujący o, mam nadzieję, niewiele znaczących, a może bardzo wiele znaczącym niku Menora77, powiada, iż Duch Święty, bo tutaj padło takie stwierdzenie, przepraszam, ale notatka mi uległa zniszczeniu i próbuję się doczytać. W każdym razie zarzuca tutaj albo stawia tezę, że Duch, cóż to takiego jest Duch Święty wobec tego wszystkiego? Otóż moim zdaniem Duch Święty jest to wymysł religijny, który ma za zadanie oszukać nas, no mnie już nie, ale przynajmniej tych, którzy są wciągani w jakieś wyznania. Tutaj chrześcijaństwo będzie chyba wiodło prym w tej dziedzinie, aby ustanowić kult właściwie materii i materialnego Boga. Jest to podłoże, podwalina pod to, aby uznać Boga osobowego, czyli tego uzurpatora, który upludł rzeczywistość, no niejako na nasze zlecenie, no bo jeżeli wszystko jest wewnątrz, a wszystko jest stworzycielem, no to także oni są tego częścią, więc próbujemy się sami oszukać po to, żeby z tego oszustwa wyjść. To tak bardzo naiwne tłumaczenie, ale jakże prawdziwe. Bo pomyślmy, jeżeli według klasyfikacji, którą proponuję ja i w zgodzie z tym, co mówi Corrado Malanga, wiem, że się uczepiłem jego, ale ja już tłumaczyłem, dlaczego tak jest, bo jest to jedyne sensowne i spójne, nie dające się obalić przedstawienie, musielibyśmy powiedzieć nomenklatury. Tak, nomenklatury właśnie. Więc mając na uwadze to, musielibyśmy wyznaczyć pewną ścieżkę powstawania rzeczywistości. I taką ścieżkę możemy wyznaczyć, ale no nie w tej proponowanej przez mojego słuchacza czy słuchawkę, Menorę w każdym razie, ponieważ według tej propozycji to dusza jest niezależna od czasu i z niej powstały kolejne twory od niej zależne, czyli wracając do tej propozycji zbiorów i podzbiorów, to duch jest pod zbiorem duszy, a nie na odwrót. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli duch
przenika całą materię, to znaczy przenika również program podstawowy, bazowy, takim jakim jest przestrzeń. A wiemy o tym, no i tutaj nie możemy się pokłócić, bo żyjemy w takiej rzeczywistości i na takich prawach fizyki, że ta siatka bazowa, czyli przestrzeń, powiązana jest ściśle z czasem. Czyli musi coś dokonywać się w czasie, ale może to robić tylko wtedy, kiedy jest to powiązane już z materią na danej przestrzeni. A materię można oprzeć tylko na przestrzeni właściwie. W związku z tym stawianie tego ducha jako ducha świętego na piedestale, jako najważniejszego ze wszystkich tego trzeciego elementu z Trójcy Świętej jest moim zdaniem nieprawidłowe w pojęciach, o których my rozmawiamy, natomiast całkowicie prawidłowe w przypadku, kiedy manipulator będzie chciał, aby kult odbywał się tylko w zamkniętym podzbiorze, który nazywamy naszym światem lub wszechświatem. I wtedy będzie potrzebny materialny Bóg o pewnym imieniu, nawet jeżeli tego imienia nie wolno wypowiadać, albo jest jakieś tajemnicze, ale to będzie ten ktoś, który musi zejść, który w apokaliptycznej wizji Jana musi przybyć z powrotem na ziemię i rządzić, tak jakby go tu nie było. Prawda? Tak jakbyśmy byli oddzielni. Tutaj od razu odpowiadam na szereg różnych krótkich przemyśleń w komentarzach, a jedno było dość długie, ale mocno niezrozumiałe. Prawdopodobnie tam coś się nie skleiło w myślach mojemu słuchaczowi. No nigdy nie byliśmy rozdzielni. Odpowiadam wyraźnie. Nie możemy być rozdzielni z naszym Stwórcą, duszą, możemy być rozdzielni od ducha natomiast, bo możemy odkleić się od materii, ale od Stwórcy i od naszej duszy, jeśli mamy z nią połączenie, no to nie, bo wszystko odbywa się wewnątrz właśnie tego Stworzyciela. Więc jak ma być oddzielna? Nie ma żadnego bąbla na zewnątrz. Jedynym bąblem na zewnątrz, który możemy teoretycznie wyznaczyć, to będzie jakiś, powiedzmy, wielobąble wieloświatów, które nadal pozostają w sferze fantastyki i domniemań, całkiem sensownych, ale nadal nikt tego nie udowodnił dostatecznie. Więc na razie się tym nie zajmujmy, chociaż już zrobiłem takie nagranie na temat wieloświatów i światów równoległych, czy jest to możliwe, czy nie, więc zachęcam do odszukania tego nagrania. Natomiast rozdzielność, no nie może być rozdzielność jakiegokolwiek istnienia, w tym także nie może być rozdzielność istnienia tych onych, tych, których my uważamy za naszych strażników, ciemiężycieli, za tych złych, za tych onych właśnie. Oni także są zawarci w tym wszystkim stworzeniu, czyli we wszystkim, co jest, czyli w Stwórcy i są Jego częścią, są Jego wytworem. Pozwoliliśmy na to jako pierwotna świadomość, jedyna, niepodzielna wówczas, czyli na samym początku, no to nie ma, można powiedzieć, nie ma onych. Oni są wyobrażeniem w tym holograficznym świecie, aby ten holograficzny świat odpowiedział na podstawowe pytania. Co przeżywamy, jak to przeżywamy, jakie są to stany, co z tego wynika, jak dalece możemy odsunąć się od źródła stworzenia, żeby później do niego wrócić, jak trudne jest to zadanie, jak mamy odróżnić dobro od zła, skoro w pierwotnej świadomości zawarte są wszystkie wydarzenia, w tym także będą musiały zawierać się te, które my odczuwamy jako niewygodne, a nawet złe. No i co wtedy? I musimy czy musielibyśmy wtedy powiedzieć, że Bóg jest zły? No nie możemy tak powiedzieć. Nie jest ani zły, ani dobry. Po prostu Bóg jest Stworzycielem. A my teraz, jako Jego, powiedzmy, ramię,
wykonawcze, operacyjne, rozróżniamy dobro od zła. I próbujemy to jakoś nazwać, tak czy inaczej. Czy po drodze będą jakieś odcienie szarości, czy nie. Dokonujemy tego. Nadal mając na uwadze to, że to nie my mamy duszę, tylko to ona ma nas, bo to my jesteśmy tym podzbiorem. I stosując dalej ten schemat zbiorów i podzbiorów, musimy odpowiedzieć na jeszcze jedno bardzo, ale naprawdę bardzo ważne pytanie. Czy nasz umysł, to jest pytanie od, czy też wątpliwość od pana lub pani Atonjowik. Czy dusza jest przyczyną wszelkiego zła? No nie. Dusza jest praprzyczyną wszystkiego. Czyli i dobra, i zła. Nie odróżnia go. Właśnie za pomocą nas powoduje tą selekcję, ponieważ u nas wykształciły się te pojęcia. I my teraz, proponując odwrót od tych pojęć, czyli nic nie jest dobre, nic nie jest złe, to po prostu wydarzenia, wracamy, używając naszych myśli i słów, właśnie tych, co wypowiedziałem, do pierwotnego założenia. Wracamy do duszy. Stajemy się taką, jaką ona jest. Poprzez brak tej oceny. My już żeśmy wybrali. My już żeśmy tyle nacierpieli jako ludzkość. Tyle się naradowali. Popatrzcie, w jakim wspaniałym świecie przyszło nam żyć. Który się co prawda kończy, jeżeli chodzi o osiągnięcia cywilizacji kulturowej i dobrobyt i tak dalej. I widzimy, że jest robione w ten czy w inny sposób zamach albo wzbogacenie kulturowe poprzez sprowadzenie wysoko wykwalifikowanej kadry zagranicznej na umowę o dzieło. No, widzimy, to wszystko niszczeje i jest niszczone z premedytacją, z założeniem z każdej strony. Kultura, sztuka. Sztuki już prawie w ogóle nie ma. Nie mówię już tylko ze swojej działki muzycznej, ale przypatrzcie się, jeżeli puszka z pomidorami czy zupą pomidorową to sztuka, to ja przepraszam, wypisuję się z tego klubu. Biorę zabawki, idę do innej piaskownicy. To wszystko jest w tej chwili końcem ery popeliny, tandety, wszystkiego, co się rozpada, co jest łatwe, co nie stymuluje mózgu, co nie rozwija poprzez muzykę i wszelkie sztuki artystyczne, ale również i kulturę masową, która powinna być nazwana raczej brakiem kultury, to wszystko jest zaplanowane, więc my mamy pozwolenie od systemu, bardzo dużym cudzysłowie, na wyjście z niego i nie branie w tym udziału, bo nie ma sensu. To już niczego nie zmienia, nie rozwija, w niczym nam nie pomaga. Także odpowiadając również na wątpliwości tegoż słuchacza Atonjowik, no nie, to dusza nie jest przyczyną zła. Dusza jest przyczyną wszystkiego. Czy jest jak pies, tak proponuje słuchacz, który nie słucha swojego pana i zostaje przejęta na swoim poziomie, nie wiem co znaczy swoim poziomie, interesowana dla ich korzyści. Cała nie może. Natomiast te części, które zostały wydelegowane z niej jako te operacyjne istnienia, które montują się w nas tu gdzieś głęboko, gdzie to za chwilę do tego dojdziemy. I czy my jesteśmy w ten sposób tresowani? No tak, w tej części można się zgodzić, natomiast w całości nie, ponieważ to ona tych swoich treserów również wytworzyła z siebie, pozwoliła na zaistnienie takiego świata. Być może właśnie po to, żebyśmy odróżnili w końcu dobro od zła i dokonali konkretnego
bardzo konkretnego wyboru, czyli wybieramy to. Takiego świata już nie chcemy, chcemy takiego, który będzie oparty na tych wartościach, na tych algorytmach. W przypadku odwrotnym byłoby to niemożliwe. No więc nie zgadzam się z tezą, że dusza jest trenowana jak pies, który nie słucha swojego pana, bo tutaj w domyśle tym panem byłby ktoś posiadający duszę. A jak wspomniałem wielokrotnie, to nie my posiadamy duszę, tylko to dusza posiada nas. Ona jest w nas. I dalej propozycja słuchacza brzmi: nasz umysł jest treserem, który okiełzna duszę. Nie, absolutnie nie. Nie może być treserem, dlatego że umysł i jego pojemność nie jest do tego absolutnie dostosowana. To są mrzonki. Przepraszam, ale to nie tak działa. Umysł jako jeden z elementów nośnych świadomości, jeden z komponentów świadomości, służy do połączenia dwóch kolejnych. Jest łącznikiem między duszą lub duchem, albo obiema tymi elementami. Poprzez umysł jest łączone to z ciałem. Mamy cztery komponenty świadomości. Dusza, duch, umysł, ciało. I dokładnie w tej kolejności przebiega strumień energetyczny, żeby zasilić ciało, które właściwie jest martwe. Bez umysłu jest martwe. Dopiero w momencie, kiedy jeden z tych wyższych pojemnościowo komponentów świadomościowych, duch lub dusza, albo oba naraz, łączą się za pomocą umysłu z ciałem, dopiero wtedy następuje ta nić życia i my mamy możliwość przeżywania tego w świecie materialnym, biologicznym. Więc absolutnie na odwrót nie będzie, bo umysł jest, wracając do pierwszego schematu, modelu, umysł jest tak maleńkim podzbiorem świadomości, że nie może tresować wyższego zbioru o większej pojemności, o większej dziedzinie. To tak jakbyśmy sobie wyobrazili, weźmy ten podzbiór liczb naturalnych parzystych, że on będzie zawarty we wszystkich rozwiązaniach mniej lub bardziej skomplikowanych równań matematycznych, które w wyniku rozwiązania dają liczbę rzeczywistą. Taki podzbiór nie jest w stanie wyobrazić sobie, że istnieje jakiekolwiek równanie matematyczne, ponieważ on sam w sobie ich nie zawiera. Więc nie jest w stanie takiego czegoś zrozumieć. Więc absolutnie nie zgadzam się z tezą, że za pomocą umysłu możemy trenować duszę, czy ją cokolwiek okiełznać, jak to nazwał słuchacz. No nie, nie potrafimy tego zrobić nie umysłem i umysł do tego nie służy. Ja już kiedyś wielokrotnie wspominałem, do czego służy umysł. Umysł służy tutaj fizycznie w naszej rzeczywistości jako łącznik między czwartą a trzecią gęstością, czyli między prawdziwym umysłem a jego emiterem, który musi tutaj zaistnieć biologicznie, czyli mózgiem, służy do tego, żeby przetrwać w tej rzeczywistości. Biologiczny sens umysłu. Nie, to nie jest jedyny sens umysłu, ale biologicznie służy tylko do tego i koniec. Koniec, kropka. A żeby przetrwać w tej rzeczywistości, to mamy dwa rodzaje przetrwania. Przetrwanie osobnicze, czyli jedzenie, ucieczka przed zagrożeniem, takie podstawowe rzeczy życiowe, i przetrwanie gatunku, czyli prokreacja. Gdzie, jak wiadomo, umysł uczestniczy, powiedzmy, jedynie na początku, a później już jest niekonieczny. Raczej wszystko odbywa się automatycznie. Nie wiem, czy was to rozbawiło, a mnie bawi niezmiennie od lat. No więc dalej. Cytując ten komentarz, nasz pisarz twierdzi, że dusza powinna znajdować się w fizycznym sercu i służyć naszej świadomości.
Czemu w sercu akurat? Ja nie bardzo rozumiem tej tendencji do tego, żeby wszystko mieścić akurat w sercu. Fakt, że jest to bardzo interesujący instrument, bardzo przypomina nasz mózg, ale myśli szybciej. Dlatego jest omijane bardzo często i próbuje się to serce dyskwalifikować jako rodzaj mózgu czy umysłu takiego sercowego, co jest oczywiście błędem. Serce mówi bardzo dużo i jest bardzo ważnym elementem. Ja omawiałem, jeszcze na początku WDW miałem taką krótką rozmowę z Januszem Sadzą w tym cyklu początkowym, serce czy mózg. No i tam są opisane podstawowe funkcje serca, podstawowe funkcje mózgu. Więc tak, serce jest istotne, ale niekoniecznie jest to mieszkanie duszy. Dlaczego? Dlatego, że dusza nie jest materialna, w związku z tym nie potrzebuje materialnego domu. Natomiast jeżeli sprowadzić życie do interpretacji elektromagnetycznej, którą już wielokrotnie przedstawiałem, to charakterystyka falowa elektromagnetyzmu będzie nam podpowiadać, że aby taka dusza mogła zainstalować się w organizmie, będąc, tak jak to się teraz popularnie mówi, wibracją, czyli jakimś zjawiskiem wibrującym, czyli falowym, w tej interpretacji elektromagnetycznej, to potrzebuje odbiornika falowego. Tym odbiornikiem falowym mógłby być mózg, mogłyby być nasze jelita nawet, może być również serce, zwłaszcza serce, bo jest, jeżeli chodzi o właściwości elektromagnetyczne, najsprawniejszą pompą elektromagnetyczną w naszym organizmie. Ale jak to w takim układzie zinterpretować, skoro twierdzi się, że co 7 lat wszystkie nasze komórki wymieniają się, to powinna wymienić się również świadomość, a my świadomość i samoświadomość zachowujemy mimo wymiany tych komórek. No to jak? Jedyną odpowiedzią, która by była uzasadniona w tym przypadku, to to, że w naszych komórkach, i to niezależnie od tego, czy to będzie mięsień sercowy, tak, poprzecznie prążkowany serca, czy szkieletowy poprzecznie prążkowany, czy nawet gładki, jelita, czy żołądka, czy przełyku, nieistotne, wszędzie tam jest taka antena. I tą anteną jest nasze DNA. I ono jest zbudowane tak, że odpowiednia częstotliwość jest wysyłana, ale również i pobierana. I to dlatego kontakt z duszą jest bezczasowy i nierozłączny. Dopóki masz żyjące ciało, czyli zasilone umysłem, za pośrednictwem właśnie umysłu, no to będzie to funkcjonować. I to wszystko będzie nadawać i odbierać i te wiadomości będą bez żadnych opóźnień przekazywane o naszych stanach i to wszystko będzie wtedy grać. Więc siedliskiem duszy nie jest konkretna część, dlatego że dusza nie montuje się w konkretnej części. Nie zależy jej. To nie jest tak, że ona jest gdzieś. Ona jest wszędzie. A w tym fragmencie świadomości, który nas dotyczy, potrzebny jest ścisły kontakt, a ten ścisły kontakt jest na drodze, no można by było powiedzieć, radiowej. Więc potrzebna jest ta antena i ta antena w postaci DNA spełnia tą funkcję. I to właśnie dlatego to DNA było wielokrotnie modyfikowane w naszej przeszłości, o czym wiedzą genetycy, ale nie mogą o tym mówić. A niektórzy odważni mówią, że są ślady wielokrotnych, przynajmniej kilkunastu prób modyfikacji naszego DNA z różnych powodów. Pierwszym i podstawowym, jak się domyślam, jest to, żeby odciągnąć nas od przebudzenia. Żeby tak zmodyfikować połączenie, żeby go nie zerwać, bo przestaniemy żyć, ale żeby ono trwało, natomiast żeby nie obudziły się odpowiednie drgnięcia, które są odpowiedzialne za nasze
przebudzenie i naszą samoświadomość i tęsknotę do powrotu do pierwotnej formy człowieczeństwa, czyli do tego pierwszego zjednoczonego człowieka, zjednoczonej świadomości. No i jak teraz widzimy wszystkie te zmiany, próby zmian DNA poprzez wprowadzenie innej sekwencji mRNA w różnych... Jak to zrobić, żeby... Jak to powiedzieć, żeby nie ściągnęli mi programu? No w różnych substancjach, tak? Wszczekiwanych, ale również i naklejanych na rękę, a teraz rozprowadzanych przez komary. Też jest taki projekt Billa Gatesa przez opryski. A ostatnio czytałem, że jest możliwość taka wprowadzenia tego w jedzeniu. Czyli gdzieś tam takie szczypawiczki po prostu z zawartością obcego, niekoniecznie obcego, zmodyfikowanego kodu chcą być wprowadzone do naszego organizmu po to, żeby zmodyfikować nasze DNA i na zawsze zamknąć możliwość komunikacji i powrotu do stanu pierwotnego. Czemu nie zniszczyć? No dlatego, że zniszczenie tego strumienia spowoduje bardzo duże zakłócenie w energii i świat mógłby przestać istnieć, a ci, którzy z niego czerpią korzyści, no tego również nie chcą, no bo od tego zależy ich życie. Więc dusza nie będzie służyć naszej świadomości tutaj w naszej rzeczywistości biologicznej, tylko to my służymy naszej świadomości wielkiej i jedynej, bez podziału, do zdobywania konkretnych, jakby to powiedzieć, w harcerstwie sprawności. No i my to robimy. Fakt, że my żeśmy już to wielokrotnie zrobili i na progu tego połączenia ostatecznego dokonywały się różnego rodzaju rewolucje, resety, kataklizmy i tak dalej po to, żeby odtworzyć to życie i ponownie ten sam bezsensowny tok zdarzeń odtwarzać. No, żeby świat istniał, żeby ci, którzy są uzależnieni, ich świadomość z kolei, bo nie są to istoty nieświadome. Nie możemy takiego podziału zrobić, byłby nieuprawniony. Są wielce świadome. Są nawet bardziej świadome niż większość ludzi obecnie na naszym świecie znanym i dlatego właśnie chcą go zachować. Według nich to jest dobre. Oni robią dobrze dla siebie oczywiście, bo dla nich to jest kwestia być albo nie być. My jako nieśmiertelni nie musimy o to dbać akurat. No więc podsumowując tą wypowiedź, no przepraszam cię, że na taką krytykę się zdobyłem. Być może masz prawo się oczywiście nie zgodzić i dalej głosić swoje tezy, no bo to jest oczywiste prawo wolności wypowiedzi, ale ja się nie mogę tak, nie mogę się zgodzić z tym, co proponujesz, ponieważ to by było wszystko na odwrót, a cały schemat pojemności, z którym z pewnością się zgodzisz, że te byty niematerialne typu duch, dusza mają większe pojemności informacyjne, wiedzą więcej i tak dalej. Gdyby miało być na odwrót, tak jak proponujesz, no to ten schemat by się nie sprawdził, więc może albo zweryfikuj to myślenie i spróbuj zanalizować to jeszcze raz, albo chyba nie proponuj mi takich rozważań, bo to wyniknie z tego dyskusja. Ja dyskusji nie chcę, ja wam proponuję swoje odkrycia, kompilacje innych również myślicieli i nie wymagam jakby zgody na to, że tak to robię, czy nie. Po prostu daję wam do myślenia, jeżeli wam się to klei i zgadza się z waszymi doświadczeniami i przemyśleniami, no to super, jak nie, no to nie pozostaje nic innego jak prowadzić dalej swoje własne doświadczenie, no i życzę powodzenia, jak oczywiście
w dobrej wierze oczywiście, bo może to być tak, że na tej drodze dokona się odkryć, które będą ważne dla nas wszystkich. Wracając jeszcze na momencik do Menory 77. Propozycja tego komentującego jest taka, aby duch, czy to duch powinien panować nad duszą, a dusza nad ciałem. Czyli propozycja odwrotna, bardzo przypomina propozycję wczesno chrześcijańską, gdzie jeszcze o duszy były dopuszczalne rozważania. W tej chwili zauważcie, że rozwój kościoła chrześcijańskiego, zwłaszcza katolickiego, poszedł w kierunku raczej milczenia na temat duszy. I jeszcze raz ta propozycja wobec tego dla przypomnienia. Dusza jako nieczasowa, tylko ona, zawierając w sobie wszystkie formaty tego, co się wyświetli w naszej rzeczywistości, mogła dokonać czegoś podrzędnego, czyli utworzenia czasu i przestrzeni, które według definicji tej, którą proponuję, duch związany jest z czasem i z przestrzenią, więc będzie podrzędny. Być może to jest kwestia tylko nomenklatury, ale ja, nawet jeżeli mielibyśmy nazwać duszę jako B, a ducha jako A, to w naszym schemacie będzie to tak, że z B, czyli dużego zbioru informacyjnego, wynika A, mniejszy duch, mniejszy zbiór informacyjny. Więc duch w tym pojęciu, w tej proponowanej przeze mnie nomenklaturze, będzie wynikiem duszy, czyli jej podzbiorem. W związku z tym nie mogę też się zgodzić z tym twierdzeniem, że duch powinien panować nad duszą. Do tego zmierza, absolutnie do tego zmierza. Ja cię przepraszam, drogi słuchaczu, słuchawko, Menoro, tak mi to podpowiada mi ta Menora, tak, że to może jest dla mnie jakaś próba. Taka próba może nie tyle cierpliwości, ile mojej czujności. A może to jest żart? Może tak, a może na serio? Z pełnym szacunkiem do tego, co mówisz, to już zostało powiedziane wielokrotnie. Wszystkie niemal religie dają nam do zrozumienia, że to właśnie duch panuje nad duszą. I stąd wynika właśnie, wracając do początku tego nagrania, to ta tendencja do tworzenia na ośrodku bazowym, na programie bazowym, czyli na czasie i na przestrzeni, materialnych bogów imiennych, którzy muszą coś zrobić, za dobre wynagradzać, za złe karać, przyjść tutaj, żeby nas pasać żelazną rózgą, tak jak jest to, jak napisane w Apokalipsie Jana. No tak, to jest właśnie taka próba. Próba po to, żeby nas przekonać o jakiejś zależności od istoty wyższej, a odciągnąć nas od myślenia, że zawieramy się w niej. I w tym układzie, w tej propozycji, dusza spychana jest na dalszy plan i redukowana do indywiduum, które posiada swoje ego. Dla przypomnienia, ego z łaciny to po prostu ja, odnośnik do samoświadomości, czyli jeżeli jestem samoświadomy swojego ciała, to mam na imię Jacek, bo tak mnie nazwano wbrew mojej woli i wiedzy. Ale posługuję się, bo jakiś identyfikator muszę mieć, żeby się rozróżniać od innych, bo jakby wszyscy mieli Jacek, to jak ja bym miał kogoś zawołać?
Jest to potrzebne. To ego w pewnym sensie jest bardzo przydatne. Natomiast to rozdmuchane, o którym najczęściej się mówi, że trzeba go porzucić, no to jest inna kwestia i w ogóle na inne nagranie do wyjaśnienia, bo granica między tym, co jest przydatne w ego, a nieprzydatne lub wręcz szkodliwe, jest płynna. Taki suwak na dyferencjale, no dobre, złe. Czy jest dobre? No dobre, jeżeli ktoś nazwie swoje dziecko, powiedzmy, kiedyś słyszałem, że najlepiej nazwać dziecko Józek, bo jak się woła do piaskownicy, to tylko ono się odwróci, a jak zawołasz Izaura, to już nie, się odwrócą wszyscy. No więc ta identyfikacja pomaga nam w komunikacji, ale też i bywa przeszkadzająca, jak się za mocno ją rozdmucha. Więc redukcja duszy do takiego stanu twardego dysku, który zbiera informacje z danego życia, później wraca do jakiegoś większego dysku, powiedzmy między czwartą a piątą gęstością, do pułapki inkarnacyjnej, gdzie zbiera wszystkie swoje i może przeglądać wszystkie swoje wcielenia i się oceniać i podlegać osądom nawet, a nawet sądom Bożym dla tych bardziej religijnych, no to redukcja pojęcia duszy z mojej propozycji do takiego pojęcia duszy posiadającej identyfikator jest po prostu nieporozumieniem. Nie rozmawiamy o tym samym, mimo tego, że używamy tego samego słowa. Należy to rozróżnić. Oczywiście jest taki twór indywidualny, który zachowuje to właśnie ego, ten identyfikator, ale nie można tego nazwać duszą. Jest to jedno z pięter z tej opowieści o sefirotach. Ale nie to, o co nam chodzi. I co jest ważne, żeby o tym pamiętać. Następny... A nie, przeczytałem już wszystko, przepraszam. Myślałem, że mam coś do dodania. Zachęcam Was oczywiście dalej do dawania komentarzy na tyle trudnych i konstruktywnych, liczę na to. Bo jak widzicie, bardzo, bardzo interesujące z tego można wyprowadzić wnioski i troszeczkę podbudować wiedzę i przypomnieć sobie z poprzednich moich wykładów i nagrań, jak ta konstrukcja wygląda. Oczywiście, przepraszam, zdarzają się również takie komentarze, które albo są od ludzi, którzy dołączyli dopiero i nie słuchali poprzednich nagrań, w których tłumaczyłem bardzo wiele racji. Nie wszystkie da się powtórzyć. Natomiast zgromadzona wiedza na temat tej konstrukcji nie da się zawrzeć w 45 czy 60-minutowym nagraniu i o wszystkim nie da się powiedzieć, więc takie częściowe zarzuty postarajcie się zachować dla siebie, chyba że jest coś naprawdę nurtujące, bo jeżeli ktoś mi mówi w komentarzach, że ja zachęcam do wiary w onych jakichś istot, które kradną energię, no to znaczy, że nie wysłuchał tego wszystkiego, co mam do powiedzenia z tych ważnych rzeczy, ponieważ istnienie takich właśnie onych, na przykład, na tym przykładzie powiem, jest właściwie relatywne, zależy, to wszystko zależy od punktu widzenia. Jeżeli siedzimy w materii, to widzimy ich na co dzień i oni istnieją z punktu widzenia innych warstw naszej rzeczywistości. Oni istnieją częściowo. Z innej warstwy mogą istnieć w ogóle jako nasi zleceniodawcy, którym płacimy energią za to, żeby nas zniewolili i zrobili nam trudne doświadczenie, bo słabe gry, mało wymagające, nas nie interesują. To może być tak. Natomiast określanie jednoznacznie, że ja jestem pracownikiem systemu, bo mówię
bo mówię o nich, a oni nie istnieją, bo my jesteśmy we śnie, jest co najmniej nieuprawnione. No, poza tym trudno by było wymagać od takiego komentarza, że ktoś, znaczy trudno by było się nawet domyślać, że ten ktoś jest w stanie pojąć to, co mówiłem, ponieważ wykrzywienie tej rzeczywistości, interpretacja, a ja sobie po prostu nie życzę interpretacji. Ja powiedziałem, co powiedziałem i wytłumaczyłem to dokładnie. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to znaczy, że nie jest to wiedza dla niego. Powinien albo odczekać, albo po prostu opuścić ten kanał. Bez żalu z mojej strony, bo nie walczę tutaj o oglądalność, chociaż miło by było. Nie proszę was o subskrypcje i dzwonki, chociaż miło by było. Nie zarabiam na tym również żadnych pieniędzy. A przeciwnie, inwestuję swoje, bo to ja muszę coś przeczytać, muszę coś pomyśleć, nie mogę pracować długi czas, żeby żyć w jakimś większej obfitości, tylko muszę poświęcić czas na te przemyślenia. Jest bardzo duży szereg i wachlarz różnych rozwiązań alternatywnych, które mógłbym robić, ale robię to dla was. Jeżeli komuś nie odpowiada moja praca, bez żalu, nie potrzebuję jakby tutaj wielkich pożegnań. Zawsze znajdzie się ktoś, kogo szukam. To może być ten jeden, a to może być, nie wiem, na przykład piątka dzieci, która wspólnie wpadnie na ten sam pomysł. Nie wiem. Jeżeli ma dojść wiadomość do jakiegoś umysłu, do jakiegoś i poruszyć jakieś serce, to ona dotrze. Nie dociera, trudno. Zmień kanał. Powodzenia. Wróć może jak się coś wyjaśni, a jak się nie wyjaśni, to nie wracaj, bo szkoda prądu. I tyle na temat. I sądzę, że dalsze, bo już widzę kolejne komentarze, które warte są odzewu i odpowiedzi. Znowu będzie trochę powtórek, ale one są, jak widać, potrzebne. Do usłyszenia. Do następnego razu.